Kochani, w sobotę 14 września w Skrzatuszu, w Sanktuarium Maryjnym, przeżyliśmy taki powiew Ducha Świętego, który pootwierał różne niepootwierane serca ludzkie. Pamiętam, i to mi wielu przypomina w pięknych świadectwach, że kiedy rozpoczynałem to spotkanie w namiocie, powiedziałem, wyjdziemy z tego namiotu odmienieni, wyjdziemy inni niż weszliśmy. I młodzież pisze tak, nie wierzyłem, nie wyobrażałem sobie, jaką mam wyjść inną, nie wiem, jak to się ma stać. A potem wszystko się kończy tak, jestem innym człowiekiem, ciekły mi łzy, płakałem, płakałam, staliśmy z moim chłopakiem, dziewczyną, trzymaliśmy się za ręce, szliśmy do spowiedzi, wracaliśmy inni, a jeden z księży powiedział, napisał mi, księże, warto zrobić kolejne spotkanie w naszym kościele. Dzięki Skrzatuszowi wszyscy jesteśmy mocniejsi. Takich tekstów, słów, świadectw, radości, uśmiechu i łez było bardzo wielu. Ciesząc się z wami, chciałem jednak powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeżeli znajdujemy, a raczej Bóg nas znajduje, to rozpoczyna się kolejny etap. Bardzo lubię to określenie wielu ludzi, którzy doświadczyli Boga, wspaniałych świadków, że jesteśmy ciągle poszukującymi. To dojście jest kolejnym punktem. Dzięki temu wiara jest ciągle świeża, otwierająca, poszukująca. Ojcowie, którzy byli z nami, Enrique Antonello, nasi dobrzy znajomi, ojcowie, którzy otwarci na Boga, tak bardzo nam pomogli doświadczyć, przeżyć z młodzieżą fantastyczne chwile i z dorosłymi też zresztą, zostawili nam bardzo ważne słowa, takie bardzo prorocze. Nowy czas się rodzi. Maryja rozgniata głowę węża. To miejsce Bóg wybrał, aby dziewica Maryja pokazała początek nowych czasów. Módlmy się w komunii, razem, a potem jeszcze powiedział o adoracji. W Koszalinie całą dobę i tak pięknie ludzie wyruszyli, żeby się zgłaszać do tej modlitwy. Moi kochani, na dobrych mediach można to jeszcze raz przeżyć, jak ktoś nie był. Nie chciał, nie mógł. Jest szansa. Zaczynamy nowy etap. Zaufajcie Jezusowi. Znowu będą się działy piękne, boskie, przemieniające człowieka rzeczy.